Książka Marka Ciesielczyka Polonijni agenci służby bezpieczeństwa była promowana w lutym 2015 roku na terenie Stanów Zjednoczonych w miastach Chicago, Illinois, Wellington, New Jersey, Nowym Jorku, Waszyngtonie oraz na Florydzie w Clearwater koło Tampy, Pompano Beach koło Miami, a dokładnie mówiąc Fort Lauderdale, a następnie w Kalifornii, w San Diego oraz w Los Angeles i ponownie w Chicago. W ciągu kilkunastu dni przemierzono trasę 12,5 tysiąca kilometrów, to jest prawie 1/3 równika. Książka jest do nabycia na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady, m.in. w księgarni Quo Vadis w Chicago za pośrednictwem internetu. Chicago, 6 lutego. Promocja książki Polonijni agenci służby bezpieczeństwa. Jesteście Państwo w siedzibie Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej. Dawna siedziba była na Irving Park. Jestem komendantem tej placówki, nazywam się Zygmunt Goliński. Chciałem Państwu przedstawić moją najnowszą książkę Polonijni agenci służby bezpieczeństwa, która dosłownie kilka dni temu została wydana, wydrukowana i znalazła się tutaj w Chicago. Ona będzie promowana nie tylko w Chicago. Jutro udajemy się do Nowego Jorku. Będziemy mieli spotkanie w Nowym Jorku, następnie w New Jersey. Później pojedziemy do Waszyngtonu, a następnie po jednej i po drugiej stronie Florydy będą takie spotkania koło Miami, koło Tampy. Wracamy do Chicago i z Chicago do Los Angeles. Najpierw będzie spotkanie w San Diego, a później w Los Angeles i z powrotem do Chicago. Oczywiście ja nie mam zamiaru opowiadać o tej książce, bo książki są nie po to, żeby o nich mówić, tylko po to, żeby je czytać. Więc chciałbym tylko zwrócić na parę punktów uwagę, które moim zdaniem na to rzeczywiście zasługują. Otóż mimo tego tytułu Polonijni agenci służby bezpieczeństwa to nie jest książka wyłącznie o komunistycznych kapusiach. Używam tego słowa specjalnie, kapusiach. Ono jest, wydaje mi się, adekwatne, ponieważ mówienie o agentach, tutaj jest w tytule użyte to słowo, może jest bardziej takie profesjonalne, ale to, czym się zajmowali ci ludzie, bardziej zasługuje na słowo kapuś niż agent. Bo były to donosy na najbliższych, na kolegów, na środowisko, i dlatego wydaje mi się, że jest to wyjątkowo naganne moralnie. Na początku, dlaczego w ogóle należy, moim zdaniem, pisać takie książki? Bo często ludzie się pytają, czy mówią nawet wprost, są przekonani, a panie, zamurować ten Instytut Pamięci Narodowej był. Dlaczego, moim zdaniem, należy o tym mówić, pisać i ujawniać te nazwiska? Przynajmniej z trzech powodów. Otóż pierwszy to jest wzgląd historyczny. Chyba wszystkim nam powinno zależeć na ujawnianiu prawdy historycznej. Po drugie, ze względów moralnych należy tych, którzy donosili, a nie wyrazili skruchy, żalu za grzechy, potępić. No i tych, którzy niesłusznie zostali oskarżeni, należy przeprosić po tym, na przykład jak ujawniam tutaj szereg dokumentów, które mówią o tym, że ludzie przez lata podejrzewani o ubectwo czy SB-ctwo okazali się niewinni. Okazało się, że jednak SB ich nie zwerbowała, mimo że próbowała. I wzgląd trzeci, najważniejszy, ze względu na nasze bezpieczeństwo i naszych, no moich przynajmniej, gospodarzy, państwa też gospodarzy, w tym sensie, że Amerykanie nas tu wszystkich goszczą, jednych dłużej, drugich krócej. Niektórzy są już Amerykanami, mają obywatelstwo, inni mają pobyt. Inni tutaj mogą się uczyć, pracować i tak dalej, więc uważam, że ze względu na lojalność wobec tego kraju, gospodarza, powinniśmy ujawniać te informacje, dlatego że ci ludzie, którzy kiedyś pracowali dla służb specjalnych PRL-u, oni mogą być w tej chwili szantażowani na przykład przez oficerów prowadzących, oni mogą zajmować różne stanowiska i zajmowali i mogą szkodzić nie tylko środowisku polonijnemu, ale także Amerykanom, amerykańskim instytucjom. Dlatego ta książka zawiera, jak powiedziałem, część dotyczącą agentów, przy czym, mówiąc agenci, oczywiście mam na myśli tajnych współpracowników, kontakty informacyjne, kontakty operacyjne.
te trzy kategorie, one się tak naprawdę od siebie niewiele różnią. Oczywiście tam w hierarchii esbeckiej można powiedzieć, że tajni współpracownicy byli bardziej ważni niż kontakt operacyjny czy kontakt informacyjny, ale wbrew temu, co się powszechnie uważa o tych właśnie TW, KO czy KI, to równie groźni, równie szkodliwi, a czasami nawet bardziej byli ci, którzy współpracowali z SB, niczego nie podpisując. Bo to nie jest prawda, proszę Państwa, co niektórzy wmawiają nam, że tajnym współpracownikiem to był tylko ten, kto coś podpisał. Nie. Jest wiele przypadków opisanych w tej książce osób, które były o wiele bardziej szkodliwe dla środowiska polonijnego, aniżeli formalni tajni współpracownicy. I na to chciałem naprawdę zwrócić uwagę i poświęcam bardzo dużo miejsca tym właśnie ludziom. Bo ktoś powie, no nie był tajnym współpracownikiem. W Polsce oczywiście niestety prawo funkcjonuje w ten sposób, że jest definicja tajnego współpracownika, tam pewne kryteria on musi spełniać i tak dalej. Ale tak naprawdę to trzeba się zajmować także tymi, którzy na przykład byli właścicielami lokali kontaktowych, mieszkań konspiracyjnych, oni pomagali SB działać tutaj. No oni się mniej mówi, no bo oni tam, prawda, w innej formie współpracowali. No i oczywiście to wspomniałem już o tym, że absolutnie, ja przynajmniej uważam, że to jest moim obowiązkiem, bo wielu ludzi znam, z tych, o których piszę, że ci, którzy przez lata byli niesłusznie podejrzewani, oni powinni zostać oczyszczeni. Tak jakby, jak choćby Stanisław Chęciński, którego znam osobiście, on mieszka teraz w Polsce, był działaczem Kongresu Polonii tutaj w Chicago, później w Phoenix w Arizonie. I też o nim słyszałem bardzo często, że był rzekomo współpracownikiem. I w tym przypadku bardzo, bardzo intensywnie SB pracowała. Nawet specjalnie wysyłali tutaj agentów, żeby go rozpracować, żeby go zwerbować. I on się nie dał, mówiąc kolokwialnie. Dlaczego o tym mówię? Bo też Państwo słyszycie inną legendę. Bo pierwsza to jest ta, że tylko TW, KO i KI to byli ci najważniejsi. A druga legenda to jest taka, że ci współpracownicy, obojętnie w jakiej formie, że oni nie mieli wyjścia, byli szantażowani, no mówiono im, że dzieci im zabiją, żonę, babcię, stryjka i tak dalej. To jest legenda. Jak Państwo zobaczycie, z tych dokumentów opublikowanych wynika w 99%, że inaczej się to odbywało, że ci ludzie w zamian za jakieś korzyści podpisywali zobowiązanie, a później współpracowali za wyjazdy, stypendia. A czasami uśmiejecie się, jak przeczytacie w raportach SB, że człowiek bardzo ważny dla SB otrzymał widelce i noże w czasach PRL-u. No to jest oczywiście śmieszne, albo na przykład innemu kapusiowi SB wracało za mandaty niezapłacone. Jakieś tam śmieszne pieniądze, kilkaset złotych. Albo tutaj na przykład za kilka butelek alkoholu, że człowiek współpracował. I tak to niestety było. Kilku z tych opisanych ludzi zwróciło się do mnie, na przykład Wacław Sikora, o którym mówię już od lat, piszę i mówię i tutaj opisuję w szczegółach ten przypadek. Akurat on pochodzi z Tarnowa, ale to była bardzo ważna postać Solidarności. To była jedna z kilkunastu najważniejszych postaci, bo on był członkiem władz naczelnych Solidarności i był szefem Solidarności w Małopolsce. I on później wyemigrował, jako bohater tu przyjechał w glorii chwał i tak dalej, a no, okazuje się, że był tajnym współpracownikiem. I on napisał do mnie chyba dwa maile, gdzie tłumaczył się, że on podpisał, ale właściwie to nikomu nie zaszkodził, że się z tego wycofał i tak dalej. Z dokumentów wynika zupełnie co innego. Wdowa po Wojciechu Wierzewskim, pamiętacie Państwo, był taki człowiek, którego tu jako pierwszego ujawniłem, bardzo ważna postać, to była prawa ręka trzech kolejnych prezesów Kongresu Polonii. Otóż wdowa napisała taki list po ujawnieniu przeze mnie dokumentów, że on też właściwie to on nic złego nie robił, że donosił tylko takie rzeczy, które było powszechnie wiadome. Jest to typowe tłumaczenie tych ludzi, którzy współpracowali, że właściwie to nie miało znaczenia, że byli szantażowani, a jak już współpracowali, to mówili takie rzeczy, które nie miały większego znaczenia. To jest nieprawda. To jest nieprawda i to też udowadniam. To były bardzo poważne czasami raporty pisane na temat działalności CIA, FBI, na przykład jak CIA i FBI werbowała studentów na uczelniach,
Wierzewski pisał takie raporty. Także trzeba podkreślić, że obecne środowiska, i tutaj właśnie mam problem z przymiotnikiem, bo ja wiem, że te wszystkie określenia będą nietrafne tak do końca, ale wiecie, na pewno Państwo zrozumiecie, o jakie środowiska mi chodzi. Niektórzy mówią prawica, inni mówią konserwatywni, inni mówią patrioci. Te środowiska właśnie, one były przede wszystkim penetrowane i one nadal są penetrowane w taki sposób, że nie musi to być jakaś agentura, tylko ludzie, którzy kiedyś współpracowali na przykład z SB, teraz są zainstalowani w tych środowiskach i oni niekoniecznie współpracując, być może współpracują, ale niekoniecznie muszą współpracować z jakimiś służbami, ale są szkodliwi. Oni są szkodliwi i o tych konkretnych przypadkach piszę. Nie piszę tak, jak teraz mówię, że a oni są szkodliwi, tylko podaję konkretne przykłady, że Kowalski zrobił to, a to, a uchodzi za wielkiego patriotę. Proszę zwrócić uwagę, ile się mówiło i mówi o katastrofie smoleńskiej. Próbowano w różny sposób, alternatywnie, wyjaśnić sprawę katastrofy smoleńskiej. I co się okazuje, że nie tylko czerwoni, też umownie mówię czerwoni, wrzucając do worka liberałów, lewicę i tak dalej. No rozumiemy się, mam na myśli konkretnie liberałów powiedzmy z Platformy, czy lewicę z SLD, czy Palikota i tak dalej. Te środowiska starają się i starały ośmieszyć alternatywne sposoby wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej. Ale z drugiej strony ludzie, którzy poważnie chcieli się tym zajmować, czy się zajmują, popełnili, ja tu tak powiem bardzo ostrożnie i delikatnie, popełnili pewne błędy, które sprawiły, że sama ta idea była kompromitowana, była, dawali, inaczej mówiąc, dawali argumenty do ręki środowiskom lewicowym i liberalnym. I opisuję konkretne przypadki. I to nie jest tak, że jakiś tam Kowalski okazało się, że był w komisji smoleńskiej i się okazało, że on ma coś na sumieniu z przeszłości. Nie, proszę Państwa, cały szereg osób tam był takich. I to nie jest to, że ja sobie coś wymyśliłem albo że przypuszczam, tylko podaję konkretne dane. Podam, dlaczego mamy ryzykować na przykład do takiej komisji smoleńskiej, dlaczego mamy powoływać ludzi, którzy mogą samą swoją obecnością kompromitować tę instytucję. Pamiętacie nazwisko Rońda? Rońda, był taki gość. No tak, był. Pamiętacie. A wiecie, co on wcześniej robił? 2 czy 3 lata wcześniej pisał przyjacielskie, pochwalne listy do Jerzego Urbana. I to jest wydrukowane. To nie jest mój pomysł, ja tego nie wymyśliłem, tylko to są czarno na białym pisane dowody w formie listu. I później... Mówi pan o komisji Macierewicza, tak? Tak, na przykład, prawda? Więc dlaczego Kaczmarek był ministrem w rządzie Kaczyńskiego? Pamiętacie Kaczmarka? Ten, co wbił nóż w plecy PiS-owi później, prawda? Przecież on był prokuratorem w czasie PRL-u. Gdybym ja na przykład był taki pryncypialny jak PiS-owcy, czy liderzy PiS-u, to nigdy bym się nie zgodził na coś takiego. Nie dlatego, że przekreślam człowieka, tylko uważam, że to jest niepotrzebne ryzyko. Nie powinniśmy ryzykować, powołując takich ludzi. Może ten prokurator się nawrócił. Zgoda, to jest możliwe. No akurat w tym przypadku się okazało, że się nie nawrócił. Wprost przeciwnie. Pamiętacie Kryżeś, taki był. On sądził przecież, on prześladował ludzi w czasach jeszcze PRL-u, a później był współpracownikiem PiS-u, prawda? I to bliskim. Więc nie tylko piszę w tej książce o agentach, tylko o takiej formie, którą no, oczywiście trudno nazwać, bo ja nie twierdzę, że to są agenci. Może, ale ja nie mam na to dowodów. Tylko mówię, że w obecnych czasach środowiska patriotyczne same sobie szkodzą, niestety. Ja na przykład z własnego podwórka mogę Państwu podać taki przykład, że jest człowiek, który organizuje Święto Niepodległości. 11 listopada i prawda, na sztandarach ma wypisane Polska, Bóg, honor, ojczyzna i wszystkie możliwe tego typu sformułowania. A kilka lat wcześniej bronił
oficera SB, pracującego w tym samym wydziale, co mordercy księdza Popiełuszki. Niejakiego Kazimierza Bańburskiego, który dzisiaj jest kustoszem w Muzeum Tarnowa. Kiedy ja ujawniłem dokumenty tego człowieka, to rzucili się na mnie od razu. A. Gazeta Wyborcza, no wiadomo. B. Ten człowiek właśnie, on się nazywa Dziża. Takie ma dziwne nazwisko. Mówię o tym dlatego nie, że się czepiam człowieka, tylko jest to jeden z wielu przykładów. Z wielu przykładów, o których piszę w tej książce. I to niestety ma bardzo duży wpływ. To zaangażowanie nieodpowiednich ludzi, tak powiem bardzo eufemistycznie, w alternatywę do tego, co mamy dzisiaj. Jeżeli przejdziemy na chwilę do tej książki, bo już wchodzimy, prawda, trochę w politykę, chciałbym też parę słów powiedzieć o sytuacji w Polsce, jak już tutaj u Państwa jestem, bo zazwyczaj o tym mówiłem, to nasza obecna sytuacja, w mojej ocenie, tu parę razy już miałem okazję o tym mówić, jest, albo inaczej, prawdopodobieństwo, że my z tego wyjdziemy, jest bardzo niewielkie. Żadne. No, ja powiem ostrożnie, że jest niewielkie. Ale wiecie Państwo, dlaczego między innymi, a może przede wszystkim, dlatego, że my, czyli no mówię alternatywa w stosunku do Tuska i całej tej spółki, że my nie potrafimy się zorganizować. I właśnie używamy takich dziwnych ludzi do operacji, które mają Polskę naprawić. Proszę Państwa, pokażę Państwu tutaj jedno bardzo ciekawe zdjęcie. Zwracam na to uwagę. O czym ja teraz mówię? Jest taki człowiek, na pewno Państwo, żeście się zetknęli z tym nazwiskiem. On był bardzo ważnym agentem w Watykanie w czasach PRL-u. Zwróćcie uwagę, na stronie 20, od lewej, Bronisław Komorowski, Tomasz Turowski, Wojciech Jaruzelski. No tych dwóch dżentelmenów to Państwo znacie, Komorowskiego i Jaruzelskiego. Ale o tym Turowskim może nie wszyscy słyszeli. To jest człowiek, który był bardzo ważnym agentem w Watykanie, we Francji zresztą, ile dobrze pamiętam. I on został wysłany przez Sikorskiego na placówkę do Moskwy. I w czasie katastrofy smoleńskiej, w Smoleńsku, na lotnisku, on był na lotnisku. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe? Niech mi ktoś powie, jak to jest możliwe. Ja namawiałem środowisko polonijne w Chicago i doprowadziłem w końcu do tego, że powstał taki list protestacyjny, kiedy ambasadorem polskim w USA, o, był ten pan Janusz Reiter, on wcześniej był ambasadorem, to jest na stronie 21. On był ambasadorem w Niemczech, a później w Stanach Zjednoczonych. W czasach PiSu jeszcze był ambasadorem i Polonia tutaj protestowała przeciwko temu. Dlaczego? No przeczytacie sobie w książce na przykład, co on pisał w czasach PRL-u na temat Saddama Husseina, na temat Związku Sowieckiego i tak dalej. I ten gość był ambasadorem po 89 w dwóch ważnych państwach. I to jeszcze w USA za czasów PiSu. No więc jak mamy wygrać tą batalię o Polskę, skoro sami kopiemy pod sobą dołki? No ręce człowiekowi opadają. Ale czy sami? I tacy ludzie, którzy współpracowali z SB pod koniec albo w drugiej połowie 89 roku. I co na ich obronę tu się przytacza? No, oni wierzyli, że to już jest wolna Polska. W 89 roku była wolna Polska, no więc oni współpracując z SB, właściwie to współpracowali już z wolną Polską, z wolnym wywiadem czy z wolnymi służbami. Proszę Państwa, SB została formalnie rozwiązana w lecie 90 roku. Nawiasem mówiąc, większość SB-ków przeszła do UOP-u, bo zostali pozytywnie zweryfikowani. Jak ja widzę te, bo ja widziałem takie te papiery komisji weryfikacyjnej, to ja co prawda nie mam włosów, to włos mi się nie jeżył na głowie, ale jakbym miał, to by mi się zjeżył, dlatego że to była fikcja, kompletna fikcja. Oni weryfikowali pod rząd wszystkich SB-ków, jak tam leci. Na przykład w takim małym mieście jak Dąbrowa, to tylko jeden SB-k nie został pozytywnie zweryfikowany i wiecie, co on zrobił? Wyjechał do Stanów Zjednoczonych i mieszka sobie tutaj. No ale to tak na marginesie. Więc szefem dochodzeniówki w Dąbrowie Tarnowskiej był też oficer SB. Więc tych SB-ków wszędzie było pełno i zostali, jak mówię, pozytywnie zweryfikowani. W tej książce podaję przypadki bardzo konkretnych ludzi, którzy byli prześladowani przez SB w drugiej połowie 89 i na początku 1990 roku.
I w tym czasie dochodziło do tych kontaktów, o których mówię tutaj tego dziennikarza Jarmakowskiego. No więc moim zdaniem jest to naganne, jest to godne potępienia. A są tacy, którzy mówią, że nie, że to była wolna Polska i to jest chwalebne, że ten czy ów miał kontakty z tymi ludźmi. Trzeba powiedzieć, ja nie jestem pracownikiem etatowym IPN-u. To wszystko, co ja robię przez te 7 lat, robię społecznie. Próbowałem tu kiedyś zorganizować taki komitet pamięci polonijnej, który zebrałby jakieś fundusze, które by przynajmniej pokrywały koszty moich podróży do Wieliczki, bo ja mieszkam w Tarnowie, a Instytut Małopolski, Małopolska filia jest w Wieliczce, to jest około 100 km. I proszę Państwa, taka podróż tam i z powrotem to jest jeden dzień. A ja normalnie pracuję tak jak każdy człowiek. To nie jest moja praca, to jest to, co robię poza godzinami mojej pracy. I dlatego moje możliwości czasowe, finansowe są ograniczone, jeżeli chodzi o taki projekt. Ci, którzy mieli albo mają dostęp na co dzień w IPN-ie do tych dokumentów i się nawet tym zajmowali, nie publikują tego, nie publikowali. Słyszeliście tu różne argumenty, że albo naukowiec to nie powinien nazwisk publikować, albo to, albo tamto. No różne są argumenty. Ja jestem zwolennikiem spiskowej teorii dziejów i uważam, że w tym przypadku jest jakieś drugie dno. To znaczy nie ma cudów, że jak ktoś wie, jest historykiem i wiedział, czy wie, a nie opublikował, to jest drugie dno i z jakichś innych powodów niż lenistwo czy coś takiego nie publikował tych danych. A przede wszystkim nazwisk. Ja jestem święcie przekonany, że bardzo duża część osób, które w tej chwili przeszły do historii jako bohaterowie narodowi, wiele z tych osób to byli po prostu kapusie komunistyczni i oni do dzisiejszego dnia, jeżeli są aktywni, oni nam szkodzą. Znaczna część otoczenia Wałęsy, tych tak zwanych doradców, to byli ludzie sterowani przez służby. I chciałbym kiedyś naprawdę dożyć tej chwili, przynajmniej tak, no żeby mieć jakąś taką satysfakcję historyczną, żeby się dowiedzieć, jak to naprawdę było. No bo my możemy w tej chwili spekulować, a ten A albo B albo C byli agentami. No ale nie mamy na to dowodów, prawda? Możemy jedynie się domyślać po takim czy innym działaniu, prawda? Chcecie się wpuścić w maliny ludziom, którzy na przykład mówią, wyciągają jakiś kwit i mówią, no ja byłem internowany, to jest alibi jakby. Ja byłem internowany, Wacław Sikora, ten z Solidarności, też był internowany i właśnie w czasie internowania został zwerbowany. To nie jest tak, że ktoś był internowany, przyjeżdżał tutaj, no i bohaterem był, prawda, był internowanym działaczem Solidarności. I jeszcze jedno, w wielu wypadkach historia SB-ków, tylko tajnych współpracowników, mówiąc precyzyjnie, ona się urywa w pewnym momencie, na przykład w latach 80. I nie wiemy, co się dalej dzieje, tylko mamy jakąś notatkę, że akta zostały przekazane do archiwum. Ale to wcale nie oznacza, że SB zakończyło sprawę. SB, i też pisze o takich przypadkach, wracało do niektórych spraw, jak już człowiek był na Zachodzie. Był taki Roman Żelazny, który był pracownikiem Wolnej Europy, nawiasem mówiąc, znałem go, i mieszkał także w Stanach Zjednoczonych i tutaj publikował w różnych pismach, ale na wschodnim wybrzeżu. I on został zwerbowany, ale pod kątem emigracji. Wiadomo było, on mówił zresztą o tym, że chciał wyjechać, SB mu pomogło, i później liczyła SB na to, że będzie z nim współpracować. No i tam się w pewnym momencie ślad urywa, koniec. Te wszystkie dokumenty, one prawdopodobnie, no nieprawdopodobnie, zostały albo zniszczone, albo są w archiwum, bardziej w archiwum tym wyodrębnionym. I chodzi o to, żeby się dorwać do tego archiwum. PiS był ile? 2 lata przy władzy i moim zdaniem tutaj popełnił PiS błąd, że no, nie chciał się dokopać do tych dokumentów, że nie ujawnił po prostu. Ja jestem zdania, że wszystko należy ujawnić. Nawet jeżeli niektórzy twierdzą, bo to jest taki pretekst, wiecie, mówią tak, a to archiwum wyodrębnione musi istnieć, bo to gdybyśmy ujawnili, to zagraża bezpieczeństwu państwa polskiego. To jest lipa, to jest po prostu lipa. Oni chronią SB-ków, którzy teraz gdzieś się tam usadowili i to jest tylko po to robione. Po to jest w ogóle wprowadzone to pojęcie archiwum wyodrębnione. Żeby nie dowiedzieć się, co na przykład taki X i Y robił, przyjeżdżając do Stanów Zjednoczonych jako ten bohater, prawda?
solidarnościowy. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że wszyscy ludzie byli internowani byli agentami, no to byłby absurd, ale to wcale nie jest jakaś gwarancja, że taki człowiek nie był agentem. Mało tego, proszę Państwa, Piotr Mroczek, o którym już wielokrotnie mówiłem. Pamiętacie Państwo, ostatni dyrektor Wolnej Europy, odznaczony, nawiasem mówiąc, przez świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, odznaczony wysokim oznaczeniem państwowym, no już nie żyje zresztą, no ale tu wiele bardzo ważnych funkcji sprawował. Oprócz tego, że był dyrektorem Wolnej Europy, to jeszcze tutaj był właścicielem Gwiazdy Polarnej, nie wiem czy nie... Na pewno niektórzy pamiętają, Gwiazda Polarna, Fundacja Solidarności, on tu cuda różne robił. No i co? I Amerykanie zatrudnili gościa, aha, jeszcze jeden wątek, naiwność amerykańska. Mroczek został zatrudniony jako dyrektor Wolnej Europy. I ktoś może powiedzieć tak, no ale skąd Amerykanie mogli wiedzieć, że on był tajnym współpracownikiem? Tego nie musieli wiedzieć, prawda? Tu mogli nie wiedzieć. Ale jest co innego. Ten Mroczek był członkiem delegacji polskiej, znaczy polskiej, PRL-owskiej, a nie polskiej, bo to w czasach, mówimy o czasach PRL-u, do Wietnamu. Jeżeli ktoś był wysyłany do Wietnamu, to musiał być zaufanym człowiekiem. I już wtedy, o czym piszę, służby specjalne zwerbowały Mroczyka. A to, że był w Wietnamie, to wszyscy wiedzieli. Amerykanie też. Ja nie rozumiem, jak można było takiego gościa zatrudnić. Ten Żelazny zresztą to byli koledzy. Później w Polsce też razem współpracowali. O, proszę Państwa, jeszcze coś Państwu tu pokażę, bo bardzo ciekawe zdjęcie jest. Ja polecam tutaj te zdjęcia. To jest może taka trochę żmudna lektura, bo tu jest dużo dokumentów, ale opłaca się zwrócić uwagę na niektóre zdjęcia i dokumenty. Jest tutaj takie ciekawe zdjęcie kilku dżentelmenów, a na pewno jednego bardzo dobrze znacie, na stronie 58. O, proszę zobaczyć. Piotr Mroczyk, tego pana to znacie, to jest Buzek, a to jest, nie, odwrotnie, to jest Mroczyk, a to jest Żelazny. Buzek w otoczeniu Żelaznego i Mroczyka. Dwaj tajni współpracownicy i Buzek. Oczywiście nie chcę przez to powiedzieć, że Buzek też był tajnym współpracownikiem, tylko że ci ludzie naprawdę sięgali i sięgają wszędzie. Te macki rozchodzą się wszędzie. I nie mamy pewności, gdzie, w jakich instytucjach, jak mówiliśmy o tym Turowskim, mówiłem, gdzie ci agenci są. Oni mogą być wszędzie praktycznie. Oni się panicznie po prostu boją. Dlatego, że nie wiadomo, co przyniesie jutrzejszy dzień. No, na przykład mogę przyjechać za miesiąc, za pół roku, za rok. Może tam ABW rzuci jakieś inne dokumenty i co się okaże, że jakiś gość, o tu pan mówi o tych żyjących, no może jakiś ważny żyjący, się okaże, że współpracował. I ja cały czas podkreślam, bo też spowodowałem taką petycję do władz amerykańskich, to chyba pisaliśmy do kongresu wtedy, nie wiem nawet czy nie do prezydenta Stanów Zjednoczonych, żeby zwrócić uwagę kongresu na ten problem, bo w Polsce Słyszeliście w ogóle o kimś, żeby był znany za agenta w Polsce? Czasami się zdarza, ale przeważnie oni są uniewinniani w drugiej instancji. Pamiętacie, Dziedzic, ta blondyna taka z włosami, jak ona się nazywa, rzeczniczka Mazowieckiego. Wszyscy są uniewinniani, nie było agentów w Polsce. Doszło do tak paradoksalnej sytuacji, że chyba 2 lata temu gość, bo wiecie, samorządowcy muszą się przyznawać, czy był agentem, czy nie. Znaczy tajnym współpracownikiem. Jeden z wójtów, to było chyba w Małopolsce. Lustrowanie, nie? On się przyznał do tego. Napisał, że był tajnym współpracownikiem. I później był proces lustracyjny. I sąd orzekł, że nie był tajnym współpracownikiem. On uważał, że był, a sąd uważał, że nie był. Dochodzi do takich paradoksów, że właściwie to nie ma człowieka, o kim można by powiedzieć, że był tajnym współpracownikiem. No, to już posunięte jest do naprawdę jakiegoś absurdu kompletnego. I w Polsce nikomu nikt nic nie zrobi. W Tarnowie był taki gość, Zawisza się nazywał, on był posłem samoobrony. Ja zresztą doprowadziłem do procesu lustracyjnego i skazali go, znaczy w tym sensie, że uznali go za zakłamcę lustracyjnego. No ale wtedy Sejm wcześniej zlikwidowali i nic mu się nie stało. Natomiast w Stanach Zjednoczonych współpraca z SB, chciałem zauważyć, że to jest współpraca z obcym wywiadem.
to jest przestępstwo, które nie ulega przedawnieniu i takiego gościa można by skazać, można by go deportować, pozbawić obywatelstwa, pozbawić pobytu i tak dalej. Dlatego oni się boją, zwłaszcza ci, którzy mają kasę dużą. A zrobili ją między innymi dzięki współpracy z SB, bo SB często dawała kasę na rozkręcenie biznesu i później takiemu człowiekowi oczywiście było łatwo robić te interesy. No i być może są teraz chronieni i przez Warszawę, a może i Waszyngton. Nie wiadomo, jaką oni rolę do końca spełniają, bo to różnie może być. Oni mogą pracować na różnych frontach. W związku z tym jest ważna, moim zdaniem, jest ważna lustracja Polonii. Nowy Jork, 8 lutego 2015, Manhattan. Z tyłu Manhattan, widziany z New Jersey, 8 lutego 2015. Chciałbym przede wszystkim bardzo przywitać naszego znakomitego gościa, pan doktor Marek Ciesielczyk, wykładowca Uniwersytecki. Witam wszystkich, oczywiście, członków tej środowiska polonijnego, a także byłych współpracowników tajnych służb. Jeżeli ktoś by chciał nagrywać, to proszę tutaj o wystawienie magnetofonu, żeby była lepsza jakość, bo oczywiście nie wiadomo, a zaraz do tego przyjdę, nie wiadomo, dla kogo dzisiaj ci ludzie pracują. No ale to tak trochę z przymrużeniem oka oczywiście powiedziałem, żeby trochę ta atmosfera napięta, żeby ją trochę rozluźnić. Że konsekwencje, ewentualne konsekwencje ujawnienia dokumentów mogą być bardzo przykre dla ludzi, którzy tu mieszkają. Od lat jestem obiektem różnych ataków i ten proces, który zapoczątkowałem w 2007-2008 roku, on jest blokowany na różne możliwe sposoby. W tej książce na początku piszę o tych różnych przygodach z 7 lat. Na przykład tutaj, jak Państwo widzicie na stronie 12, to jest taka kartka kondolencyjna, którą dostała moja żona, kiedy byłem tutaj parę lat temu w Stanach Zjednoczonych i ujawniałem dokumenty z IPN z powodu mojej śmierci. Ta kartka, że otrzymała moja żona, a także otrzymuję regularnie telefony o tym, że zwłaszcza jak jestem w Stanach Zjednoczonych, że wrócę z Ameryki w trumnie. Oczywiście ja się do tego już przyzwyczaiłem. Można się bać, można się też nie bać. Ja się akurat nie boję, nie dlatego, że jestem takim kozakiem, mówiąc kolokwialnie, tylko z innych powodów. Otóż ISB-cy wcale nie są tacy odważni. Oni zachowują się jak krety. Jak przyjdzie do konfrontacji, nie mają odwagi, żeby tu stanąć twarzą w twarz, czy też nawet kogoś zabić tak naprawdę. Tak sądzę, na podstawie wiedzy, którą zgromadziłem przez te lata. Kilka dni temu miało się odbyć spotkanie w Chicago. Był ustalony lokal, była umowa z właścicielem. Co się okazało? Kilka godzin przed, czy kilkanaście godzin, dokładnie mówiąc, przed spotkaniem, właściciel powiedział, że się wycofuje z tego, dlatego że odwiedził go wieczorem jeden z bohaterów mojej książki, jaki Andrzej Jarmakowski, dziennikarz, no jeżeli można powiedzieć, że to jest dziennikarz polonijny, były dział Solidarności, nawiasem mówiąc, i internowany, który w drugiej połowie 1989 roku potajemnie spotykał się z rezydentem SB w konsulacie PRL w Chicago. I ten Jarmakowski po prostu wywołał taki strach u właściciela, musiał mu coś powiedzieć takiego, co przekonał właściciela, że on się z tego wycofał i musieliśmy w ostatniej chwili znaleźć w piątek inny lokal. I to nie była pierwsza taka sytuacja. Parę lat temu w siedzibie Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej, czyli Irving Park, miało być spotkanie i też w ostatniej chwili właściciel został zastraszony. Musieliśmy to przenieść do kościoła na południu Chicago. Słucham, proszę o dalsze pytania. Pomnik katyński. W dali odbudowana wieża na miejscu World Trade Center. Część zburzonego World Trade Center.
partiami, czy coś takiego. Nie ma wszystko. Serdecznie Państwa witam w imieniu New Jersey, Polonii i Krakowia Manor i organizacji naszej Kongresu Polonii Amerykańskiej Wydziału Północnego. Mamy zaszczyt gościć pana doktora Marka Ciesielczyka, już po raz kolejny zresztą, prawda? Brawo! Ostatnio byłem w Clark, to było jakieś 2-3 lata temu. Tym razem się okazało, że w New Jersey atmosfera jest, przynajmniej w niektórych kręgach, tak niesprzyjająca jak kilka lat temu w Chicago, kiedy to w ostatniej chwili człowiek, który wynajmował salę, wycofał się z tego. Podobnie zresztą jak 2 dni temu w Chicago właściciel restauracji, w której miało się odbyć spotkanie, poinformował nam w obecności świadków, iż zjawił się u niego niejaki Andrzej Jarmakowski, jeden z bohaterów tej książki, i dość skutecznie mu wybił z głowy organizację tego spotkania. Musieliśmy w ostatniej chwili, bo to było tak właśnie zorganizowane, żebyśmy nie mieli szans znaleźć lokal zastępczy. W ostatniej chwili udało się znaleźć salę w Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej, którzy się od tego okazali trochę bardziej odważni niż właściciel tej restauracji. Mówię o tym dlatego, że nie chcę się skarżyć specjalnie, bo przyzwyczaiłem się od wielu lat, że co jakiś czas ja czy moja rodzina dostajemy kondolencje z powodu mojej śmierci, czy też telefony tego typu, że wrócę w trumnie z USA, jeżeli będę dalej ujawniał tajnych współpracowników, więc to jakby chleb powszedni stał się dla mnie. Mówię o tym dlatego, że w mojej ocenie w tej chwili w niektórych środowiskach polonijnych strach jest większy niż nawet w Polsce. W Polsce mamy do czynienia z cenzurą, tutaj mamy do czynienia, jak widać, z cenzurą. I żeby było zabawniej, czy może smutniej, to w stosowaniu tej cenzury tutaj przodują przedstawiciele Kongresu Polonii Amerykańskiej, przynajmniej niektórzy. A paradoksem jest, że po ostatnim spotkaniu i ujawnieniu nazwiska Wojciecha Wierzewskiego, prawej ręki trzech kolejnych prezesów Kongresu Polonii Amerykańskiej, szef Kongresu Polonii Amerykańskiej, obecny Frank Spula, bardzo pozytywnie się wyrażał o mojej pracy badawczej w Instytucie Pamięci Narodowej. Natomiast jego współpracownicy, jak się okazuje, między innymi tutaj w New Jersey, no, wykazują się mniejszą odwagą i sympatią dla prawdy historycznej. Swego czasu napisałem książkę, to była pierwsza pozycja w języku polskim na temat KGB, zresztą nie tylko KGB, bo to była historia rosyjskich i sowieckich służb specjalnych. No i tam właśnie dość szczegółowo pisałem, na czym to polegało, czyli działalność, na czym polegała działalność agenta wpływu. Otóż jest pewna grupa opisana tutaj ludzi, którzy nie byli wcale formalnie tajnymi współpracownikami czy kontaktami. Na przykład Bob Lewandowski, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, to był taki twórca telewizji polonijnej w Chicago, czy Grzegorzewski, dziennikarz. To był rodzaj pasa transmisyjnego PRL-u na Polonię. Otóż SB dogadywała się z tymi ludźmi i oni przekazywali informacje takie, jakie sobie życzyły władze PRL-u dla Polonii, mając do dyspozycji media oczywiście. I jak Państwo poznacie te przypadki, to na pewno przyznacie mi rację, iż ci ludzie, ich działalność była jeszcze bardziej szkodliwa, aniżeli TWKO czy KI. Piszę o człowieku, który zablokował nam to spotkanie w Chicago. To pierwsze spotkanie, niejaki Andrzej Jarmakowski. To był działacz Solidarności, internowany. I oczywiście on nie był żadnym tajnym współpracownikiem, przynajmniej tego nie ma śladu, takiej działalności w IPN-ie obecnie. Zaraz się wytłumaczę, dlaczego mówię obecnie. Natomiast spotykał się potajemnie z rezydentami SB w Chicago, z konsulatu PRL-u w Chicago. No i tak niektórzy historycy twierdzą, że bronią go.
bo mówią, że te spotkania odbywały się w drugiej połowie 89 roku, kiedy mieliśmy rzekomo wolną Polskę. Ja się akurat z tym nie zgadzam, że mieliśmy wolną Polskę w drugiej połowie 89 roku. Mało tego, trzeba brać pod uwagę, że SB działała do lata 90 roku. W tej książce opisuję konkretne przypadki działań SB, bardzo szkodliwe dla Polski, dla Polonii, w drugiej połowie 89 roku i w pierwszej połowie 90 roku. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie nazwisko Ratz. To był jeden z liderów ruchu Pomoc, takiego wyjątkowo, no wyjątkowo antykomunistycznego ruchu, w którym Ratz odgrywał bardzo dużą rolę. I oczywiście ten człowiek był osobą niepożądaną w PRL-u, był na liście osób, które miały zakaz wjazdu do PRL-u. I ten zakaz cofnięto już po tym, jak się jego kolega z Pomostu, Jarmakowski, spotykał z tymi rezydentami, z rezydentami SB w Chicago. Tak więc widać z tego, że no nie jest prawdą, że SB nie robiła nic już złego po okrągłym stole, czy jakbyśmy nie przyjęli na przykład te tak zwane wolne wybory. SB dalej działała i to całkiem dobrze się miała. I dlatego moim zdaniem tego typu kontakty z SB w drugiej połowie 89 czy w 90 roku, do połowy przynajmniej 90 roku, one były szkodliwe, one były czymś nagannym. Także akurat stoi tu przed Wami człowiek, któremu się udało doprowadzić do unieważnienia wyborów w 100-tysięcznym mieście w Tarnowie w Małopolsce. I to jest sprawa aktualna, 13 stycznia do tego doszło. Możecie obejrzeć rozprawę, na której doprowadziłem do tego, wpisując Ciesielczyk unieważnienie wyborów. Rzucam to jako propozycję do dyskusji, bo na pewno Państwo słyszeliście o tych skandalicznych wyborach samorządowych ostatnich. No i oczywiście jak zwykle na takich spotkaniach padają pytania o sytuację obecną, są wybory prezydenckie, są wybory jesienne i ja, jeżeli Państwo nie wiecie, pewnie niektórzy słyszeli, nie jestem tylko teoretykiem, ale także praktykiem, w tym sensie, że staram się od pewnego czasu stworzyć coś w rodzaju alternatywy politycznej. Nie, to nie jest partia, to jest Stowarzyszenie Oburzeni, które stawia sobie za cel doprowadzenie do tego, żeby nasze, cofam słowo nasze, żeby obecne państwo stało się państwem demokratycznym. Ponieważ ja uważam, że Polska nie jest teraz państwem demokratycznym, z trzech przynajmniej powodów. Ma najgłupszą na świecie ordynację wyborczą, to jest cytat z politologa amerykańskiego. Referendum jest fikcją. Referendum to jest narzędzie w demokracji, które jest bardzo ważne pomiędzy wyborami, bo wtedy społeczeństwo może zadecydować inaczej niż parlament, prawda? Nie ma czegoś takiego jak referendum. O szczegóły możemy porozmawiać. Oczywiście jest to tylko w teorii. No i po trzecie, i być może to najważniejsze jest, w Polsce nie ma wymiaru sprawiedliwości, lecz jedynie wymiar niesprawiedliwości. Nie ma żadnej odpowiedzialności urzędników. Na przykład teraz te wybory zostały unieważnione. Ja zażądałem w swoim zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa, podejrzeniu popełnienia przestępstwa, zażądałem zidentyfikowania ludzi odpowiedzialnych za to, że te wybory zostały unieważnione, a unieważnione zostały dlatego, że na żadnej karcie wyborczej w jednym z okręgów nie było nazwiska jednego kandydata. No, wiecie Państwo, to już dochodzi do paranoi kompletnej. Jeżeli to jest możliwe, to wszystko w Polsce jest możliwe. Ja to udowodniłem, sąd przeliczył, sprawdził wszystkie karty wyborcze przy nas na rozprawie, no i faktycznie okazało się, że mam rację. Żaden oczywiście urzędnik za to nie będzie pewnie odpowiadał. My podatnicy zapłacimy 100 tysięcy złotych za powtórzenie tych wyborów w okręgu, a ja nie widzę powodu, dlaczego ja mam płacić. Dlatego mówię o odpowiedzialności między innymi finansowej urzędników. I z tych trzech powodów uważam, że Polska nie jest państwem demokratycznym, dlatego staramy się z kolegami stworzyć taki ruch,
który by obalił ten system, mówiąc tak trochę górnolotnie. Było takie pytanie w Chicago, a co to znaczy obalić ten system? A to znaczy obalić ten niedemokratyczny i zrobić w Polsce demokratyczny system. Zapytania, to musiałem czekać kilka miesięcy w kolejce. White House, czyli Biały Dom, Washington DC, 10 lutego 2015. Washington DC, Capitol, siedziba Kongresu Amerykańskiego, 10 lutego 2015. Nie tyle ja, co moja rodzina ustawicznie znękana przez byłych tajnych współpracowników, jak podejrzewam, a w jednym przypadku nawet mam pewność, telefonami, listami, po nocy. Teraz prawdopodobnie moja żona odbiera któryś z kolei telefon. Że wrócę na przykład ze Stanów Zjednoczonych w trumnie, jeżeli będę dalej ujawniał agentów. Otrzymała, zresztą w tej książce jest kopia kondolencji z powodu mojej rzekomej śmierci, którą otrzymała. Tak, kiedy w 2008 bodajże roku zacząłem te badania i dotarłem do dokumentów dotyczących chyba najbardziej takiej istotnej postaci życia polonijnego, do Wojciecha Wierzewskiego. Ludzie, którzy już wiedzieli, że ja przyjeżdżam do Stanów Zjednoczonych właśnie z tym nazwiskiem, najpierw mnie prosili, żebym tego nie ujawniał. Dlatego, że Wierzewski podobno miał być porządnym człowiekiem, miał być patriotą, jego żona była córką jakiegoś generała przedwojennego. No, różnych argumentów używano i te osoby, które uchodzą za głównych reprezentantów tak zwanego środowiska patriotycznego, prawicowego, konserwatywnego, obojętnie jak je nazwiemy. Ja wiem, że ze słowem prawicowy, lewicowy w Polsce to nie jest tak jak na Zachodzie. To są pojęcia, które inaczej się rozumie w Polsce niż na Zachodzie, tak podobnie jak liberalny, lewicowy i tak dalej. Ale chyba Państwo wiecie, o jakie środowiska mi chodzi. Otóż ci patrioci, czy też prawicowcy, najpierw mnie prosili, następnie mi grozili, żebym nie ujawniał kolejnych nazwisk. Teraz, kiedy już ukazała się książka, no to nie jest już takie proste, ponieważ jak wiadomo, no były kiedyś czasy, hitlerowcy palili książki, bolszewicy, a teraz już raczej się tego nie praktykuje. Więc skoro ta książka już jest i ona się rozchodzi, to będzie bardzo ciężko tym ludziom walczyć w tej chwili z tym procesem lustracji. Lobby antylustracyjne działa praktycznie wszędzie. W New Jersey w jednej części można było zrobić spotkanie, w drugiej nie można. Tu się... Niektórzy twierdzą, a właściwie wielu ludzi twierdzi, że te archiwa to jest wielka lipa, że no, właściwie to oni tam pisali co chcieli, że legendy tworzyli i tak dalej. To też jest nieprawda. Otóż mogę z samą odpowiedzialnością powiedzieć po 7 czy 8 latach, że nie spotkałem ani razu fałszywej informacji w jakichś aktach, którą później mogłem zweryfikować. SB to była jedyna instytucja w PRL-u, która naprawdę dobrze funkcjonowała. Przynajmniej w latach 70. 80. Bo wiecie, no, wszyscy znacie, pamiętacie tą rzeczywistość PRL-owską, czy większość. No i Państwo wiecie, jak to wszystko wyglądało, ale SB była naprawdę wyjątkiem. Podam Państwu taki konkretny przykład, jak to się odbywało. Ja czytałem swoją teczkę, właściwie teczki to takie mniej więcej grube było, ponieważ ja w 70-tych latach byłem działaczem antykomunistycznego ruchu studenckiego, więc możecie Państwo sobie wyobrazić, że donoszono na mnie ustawicznie. Połowa moich kolegów to byli kapusie, o czym się niedawno dowiedziałem. I taki przykład podam, była impreza jakaś tam imieninowa. Ja mieszkałem w Tarnowie, to jest 80 km od Krakowa i na następny dzień miałem jechać do Krakowa drukować coś. Znaczy drukować w podziemiu, mówiąc tak, jak to wtedy mówiono. I mieliśmy rozdawać jakieś ulotki, no jakaś tam akcja była. I proszę sobie wyobrazić, że było tam może 12 czy 13 osób, w tym 3 osoby to byli tajni współpracownicy, nie wiedzący o sobie oczywiście nawzajem. I oni pisali raporty z tego później. No ja te raporty po wielu, wielu latach miałem okazję przeczytać. SB porównywała te trzy źródła informacji,
Bo to nie było tak, że jakiś tam Franek napisał, że Józek jest kimś tam, tylko SB była precyzyjna. Oni musieli mieć kilka źródeł informacji. Porównywali te trzy raporty ludzi, o których nie wiedzieli o sobie, którzy nie wiedzieli o sobie nawzajem. No i w ten sposób dochodzili do prawdy. Jak naprawdę jest? Czy Ciesielczyk ma jechać o 9.30 pociągiem, czy o 9.45? Bo to było bardzo precyzyjne. Jakbyście przeczytali charakterystyki psychologiczne ludzi sporządzone przez SB-ków, to naprawdę to pełny profesjonalizm. Oni tam zatrudniali psychologów, socjologów, to w 70-tych, 80-tych latach to byli naprawdę inteligentni ludzie. Wracając do tej imprezy, otóż ona była tak pokryta, że tak powiem, SB-kami, że SB-cja miała dokładne informacje sprawdzane, jak mówię, z różnych stron. Clearwater, Florida, 12 lutego 2015. Z kolegą tutaj, Amerykaninem, będziemy szukać na tych wyspach wokół Florydy, wokół Clearwaters, agentów Służby Bezpieczeństwa. Stowarzyszenie Oburzeni reprezentowane jest także w Stanach Zjednoczonych, na Florydzie, w Clearwater. Prowadzimy tutaj akcję dekomunizacji, lustracji kapusiów komunistycznych w środowisku polonijnym. Zjednoczonych czytają naszą książkę na temat Polonini, agenci Służby Bezpieczeństwa. Jesteśmy Clearwater na Florydzie i tutaj kolega ze Stanów Zjednoczonych reklamuje naszą książkę. Dziękuję bardzo. Thank you very much. Autor pierwszej książki w języku polskim na temat KGB, były dyrektor Centrum Polonii w Brniu, redaktor naczelny, prawdę mówiąc, odznaczony na wniosek prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Krzyżem Wolności i Solidarności, jednym z najwyższych odznaczeń Republiki Polskiej. Więc przedstawiam i witam. Polonini, agenci Służby Bezpieczeństwa. Dlaczego ten temat stał się dla mnie tak istotny? Ja kilkanaście lat spędziłem na Zachodzie, w Niemczech, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii i także w Stanach Zjednoczonych, gdzie pracowałem na University of Illinois w Chicago jako profesor politologii, a dokładniej mówiąc sowietologii. Zajmowałem się Związkiem Sowieckim, także służbami specjalnymi sowieckimi, no i oczywiście filiami tych służb, czyli Służbą Bezpieczeństwa PRL-u. Uważam, że akta, które w tej chwili znajdują się w Instytucie Pamięci Narodowej, bo jak Państwo wiecie, część z tych akt znajduje się w IPN, należy ujawniać, należy komentować, należy robić z tego użytek w sensie historycznym. Po 25 latach władze polskie twierdzą, i to różne rządy, że należy utrzymywać te dokumenty w tajemnicy, dalej je utajniać, gdyż ich odtajnienie zagrażałoby bezpieczeństwu państwa polskiego, co moim zdaniem jest nieprawdą. To jest jedynie pretekst. W ten sposób chroni się, tak mówiąc brutalnie, a prawdziwie, komunistycznych kapusiów. Oni po prostu, część z nich może czuć się bezpieczna, ponieważ po 1989 roku mogli pracować dla nowych służb i korzystają z ochrony w tej chwili. A część z nich jest chroniona po prostu ze względu na to, z czym mieliśmy do czynienia w 1989 roku w Magdalence. To znaczy porozumienie części opozycji z komunistami, które gwarantowało bezpieczeństwo komunistom. Ani Jaruzelski, ani Kiszczak, ani inni wysocy funkcjonariusze, czy PZP, czy aparatu bezpieczeństwa nie ponieśli do dnia dzisiejszego żadnych konsekwencji swoich zbrodniczych działań w 80-tych, 70-tych latach. Niestety nasze państwo
jeżeli w ogóle mógłbym mówić nasze państwo obecnie, dlaczego tak mówię, to zaraz wytłumaczę, jest zbudowane na fundamencie nieprawdy, niesprawiedliwości. Ludzie, którzy tępili opozycję, którzy zwalczali demokratyczną opozycję, po 1989 roku żyją w dostatku, natomiast bardzo często ci, których prześladowali, żyją w nędzy. No i niestety tak to się stało w naszym państwie, a wszystko, co bazuje na niesprawiedliwości, moim zdaniem, wcześniej czy później się rozpadnie. I dlatego uważam, że nasze państwo zresztą, jak widzicie państwo, nasze państwo ma w tej chwili bardzo duże problemy ze względu na to, że kilka milionów młodych ludzi uciekło z Polski. Nie mają pracy, czują się dyskryminowani, wynagrodzenia są tak niskie, że nie są w stanie utrzymać rodzin, no i oni wyjeżdżają do Anglii, czy Irlandii, czy do Stanów Zjednoczonych. Jeżeli chodzi o związki obecnych władz ze służbami specjalnymi, to trzeba niestety powiedzieć, że mają one bardzo negatywny wpływ także na kształt naszego państwa. Ponieważ wszystkie właściwie instytucje istotne, one są spenetrowane przez byłych współpracowników. Proszę sobie wyobrazić, część z państwa na pewno słyszała, że w 90 roku zlikwidowano Służbę Bezpieczeństwa i zastąpiono ją Urzędem Ochrony Państwa. Większość oficerów SB została przejęta przez Urząd Ochrony Państwa w odróżnieniu od innych państw, byłych państw komunistycznych, gdzie zastosowano wariant zerowy, czyli wyrzucono wszystkich współpracowników, oficerów służb specjalnych i zastąpiono ich przez nowych ludzi. Niedoświadczonych, zgoda, ale nie SB-ków. A teraz zapraszam do dyskusji, proszę o pytanie. Tak, proszę bardzo. Jak z Pana punktu widzenia można wyjaśnić rolę i funkcję Instytutu Pamięci Narodowej, ponieważ większość Polonii Niepodległościowej oczekiwało, że Instytut Pamięci Narodowej odegra rolę przynajmniej Instytutu Gałka. Natomiast my mieliśmy sytuację, że pierwsze 5 lat przy prezesurze prezesa Gieresa to właściwie w ogóle nic się nie działo. Dzisiaj jest tym największym hamulcem powodującym, że ten Instytut Pamięci Narodowej nie wykonuje tej swojej statutowej funkcji. Oni, mówię oni, czyli ten cały układ władzy, wyszli z założenia moim zdaniem, jest Instytut Pamięci Narodowej, już się nie da go zamurować, nie da się go spalić, no może kiedyś w przyszłości, ale na razie się nie da. Chodzą tam różni ludzie, tacy jak ja, i szukają. Więc należy im utrudnić życie. I dlatego naprawdę to bardzo dużo czasu kosztuje, żeby do czegokolwiek tam dojść. Dlatego są takie utrudnienia. I dlatego ten system zaczął w pewnym momencie tak działać, że nie można było już niczego znaleźć. Ja pokazałem pracownikom w Bieliczce taki prosty przykład. Wpisałem w wyszukiwarce Marek Ciesielczyk, moje nazwisko. I nic się nie pokazało. Mówię, proszę państwa, wiecie państwo, że na mój temat jest tyle. Bo jak byłem w czasach, w 70-tych, 80-tych latach działaczem opozycyjnego ruchu studenckiego, i oczywiście miałem tam kilkunastu SB-ków na karku. Mówię SB-ków, mam na myśli tajnych współpracowników, którzy na mnie donosili, moi koledzy. No i tego się nazbierało, taka kupa. No i oni doskonale wiedzą w Instytucie Pamięci, bo najpierw mi dali moją teczkę, że naprawdę dużo jest na mój temat. A tu się okazuje, że w spisie mnie nie ma, zniknąłem. Był to jakiś tam błąd systemu, oni mi zaczęli tłumaczyć, że oni to nad tym będą pracować, później to poprawili. Mówię o tym dlatego, żeby panu konkretnie pokazać, jak trudno jest działać w instytucie i jak to jest skonstruowane, żeby badaczom utrudnić życie. Co to sytuacja naprawdę nie jest tak wesoła, jak to się maluje. I myślę, że jeżeli Polską nie zaczną rządzić ludzie inteligentni, uczciwi i odważni, no to może... Są tacy?
w Polsce? No, ja znam takich Polaków, którzy mają te trzy cechy, tylko jest jeden problem, bo oni mieszkają za granicą. Na jednym ze spotkań mówiłem o niekompetencji, o tym, że w Polsce bardzo dużo rzeczy się źle robi. I w związku z tym, tak się zastanawiałem, dlaczego w polskich liniach lotniczych LOT, którymi tam kiedyś kierował właśnie, tak jak mówiłem, Radą Nadzorczą Historyk, ludzie biją brawo, jak samolot wyląduje. A gdzie indziej to tak nie widziałem tego. No bo cieszę się, że w ogóle się udało wylądować, prawda? Bo w Polsce się mało rzeczy udaje. I to naprawdę to nie jest dowcip. W Polsce udaje się niewiele rzeczy. Oczywiście, że Platforma Obywatelska czy PSL przedstawiają to inaczej, że jest bardzo wiele sukcesów. Ale gdybyście Państwo podeszli do rzeczy matematycznie. Moim pierwszym kierunkiem studiów jest matematyka i dlatego mam szacunek dla liczb. I ja od wielu lat zajmuję się także porównywaniem różnych wskaźników ekonomicznych. I gdybyście porównywali nasz kraj, na przykład ze Słowenią, to Słowenia to w ogóle jest poza zasięgiem, ale nawet teraz z Chorwacją, z państwami byłymi republikami sowieckimi, bałtyckimi, Estonia, Litwa, Łotwa, ze Słowacją, z Węgrami, z Czechami, to byście zobaczyli, jak naprawdę wskaźniki nasze, o ile są gorsze od ich wskaźników. I to nie jest prawda, że my jesteśmy jakimś tygrysem Europy. Nie, wprost przeciwnie. My zostajemy w tyle. Słyszeliście o tym, że robiono autostrady i one się rozpadały. No bo Chińczycy tam coś robili, jakieś inne firmy, to było kompletne dziadostwo. Autostrada się rozpadała, lotnisko w Modlinie. Nowe lotnisko, płyta pękła i przez rok czy przez dwa nie można było tam lądować. To są takie sztandarowe przykłady. Inne, na niższym poziomie, w moim mieście w Tarnowie, główna ulica krakowska, została zamieniona płytki zostały wymienione, jakieś granitowe. W tej chwili już się chyba dokonuje piąty albo siódmy remont do remontu. Nikt za to nie siedzi, w ogóle nie ma odpowiedzialności. No jak to wszystko jest możliwe? Jak to jest możliwe w tym okresie? St. Petersburg, Florida. Jedziemy w tej chwili St. Petersburg do Sarasoty, a później Naples. Południowa Floryda. Aleja aligatorów. Jedziemy z Naples do Miami. Tutaj przygotowujemy specjalny obóz dla byłych esbeków. Po prawej i po lewej będą wrzucani do aligatorów. Bagna Florydy, rezerwat Indian. Rezerwat Indian Seminolów na Florydzie, wśród bagien. Alright guys, so most of the trees that you're looking at, the real tall gray ones, from the California Redwood Forest. So the oldest... Airboat, czyli taka łódka powietrzna, specjalnie przystosowana do bagien na Florydzie. W rezerwacie Indian, właśnie tą łódką płynęliśmy przed chwileczką. Jedziemy z Miami do Miami Beach. Miami Beach.
dom, przed którym został zamordowany Versace na Ocean Drive w Miami Beach. Jesteśmy w tej chwili na Ocean Drive w Miami Beach. Pompano Beach, Floryda, 15 lutego. Kolejne spotkanie z Polonią na Florydzie. Nie wiedziałem, że ten temat jest tak, tak niesamowity. Tak samo jak dzisiejszy prelegent, pan doktor Marek Cisielczyk. Jak się tylko przeczyta książkę, sam tytuł Polonijni agenci służby bezpieczeństwa, to już człowiekowi włosy się jeżą. Ale to jest również prawda o naszej polskiej rzeczywistości, którą trzeba nam odkrywać i prawda zawsze wyzwala człowieka. Przecież dużo dowiem na temat pewnych informacji, które pan tak świetnie opisał w swojej książce. Dziękuję i proszę przekazuję telefon. W tej książce opisane są konkretne przypadki, jak powiedziałem, głównie osób z Illinois. I to są takie opisy, które mogą państwa zaskoczyć. Być może państwo sobie wyobrażacie, że tego typu agenci pracowali za jakieś wielkie pieniądze dla komunistów. I bardzo się zdziwicie, jak znajdziecie tam takie opisy bardzo znanych zresztą osób. Ja tak rzucę parę nazw, żebyście państwo wiedzieli, w jakich środowiskach polonijnych działali tajni współpracownicy. Otóż jedną z ujawnionych przeze mnie osób wiele już lat temu, która współpracowała z SB, jest Wojciech Wierzewski, czy był Wojciech Wierzewski. Była to prawa ręka trzech kolejnych prezesów Kongresu Polonii Amerykańskiej. Ten człowiek miał wpływ na kongres i to długie lata. I na prezesów kongresu. To jest tak jeden taki przykład. Dyrektor Wolnej Europy, Piotr Mrowczyk, ostatni dyrektor. Państwo pamiętacie, jak dużą rolę odgrywało Radio Wolna Europa w Polsce. I proszę sobie wyobrazić, że ostatnim dyrektorem rozgłośni był tajny współpracownik SB, Piotr Mroczyk. Jerzy Becker, dziennikarz, którego być może państwo pamiętacie, w Nowym Jorku działał, jemu SB płaciło za mandaty. Drobne sumy. Więc jak państwo widzicie, a Wierzewski dostawał na przykład alkohol w zamian za współpracę. A więc nie były to jakieś wielkie wynagrodzenia, ale oczywiście inni współpracownicy odnosili korzyści poważne, bo na przykład jeżeli ktoś prowadził biuro podróży, otrzymywał różne koncesje od PRL-u, wówczas to było wymierne materialnie, korzyści wymierne materialne, konkretne korzyści materialne, owszem, także mogły być. Jak to się wszystko odbywało? Na przykład w 70-tych latach, kiedy nie było komputerów, Wierzewski, i tutaj są rękopisy, że tak powiem, Wierzewskiego, on to pisał wszystko ręcznie. Te donosy były pisane ręcznie. Dlaczego? Nie dlatego, że nie miał maszyny do pisania, tylko bał się odcisków czcionek na tej czarnej taśmie. Tak jak pamiętacie państwo, jak to maszyny do pisania funkcjonowały. Zwracał uwagę na takie szczegóły. Ci ludzie byli w ogóle szkoleni. Oni byli szkoleni, jak mają robić, co mają robić. Jak Wierzewski przyjechał do Stanów Zjednoczonych, to zgłosił się do niego SB, oficer SB, podał hasło, on znał odzew. Do tego Sikory na przykład przesyłano kartki i stempel pocztowy, data na stempel oznaczała te liczby, oznaczały konkretne rzeczy, kiedy się ma spotkać, gdzie i tak dalej. Wszystko to było precyzyjnie zaplanowane. Są historycy w Polsce, którzy, na przykład Cęckiewicz, państwo znacie nazwisko, on jest znany z książki o Wałęsie, Walentynowicz teraz opublikował książkę o Puklińskim, którzy od lat mieli dostęp do akt IPN-owskich dotyczących Polonii. Mało tego, nawet on jakieś tam pieniądze dostawał z Fundacji Wolnego Słowa z Chicago, o czym ja piszę w tej książce. I proszę sobie wyobrazić, że przez te lata nie opublikował, nie ujawnił żadnego istotnego nazwiska. A miał w mojej ocenie stukrotnie większe możliwości badawcze niż ja, bo był etatowym pracownikiem IPN-u. A ja, jak pracuję, to państwu opisałem.
Pytanie oczywiście jest, można tutaj postawić, dlaczego? Dlaczego w tym na przykład przypadku nie doszło do ujawnienia dokumentu? Na przykład o Wierzewskim, on musiał wiedzieć pół roku przede mną, a nie opublikował tych informacji. Dlaczego? W Kalifornii działa człowiek, w kongresie Polonii zresztą, w San Francisco, i on znał pseudonim Wierzewskiego kilka miesięcy przed moją wizytą w Stanach. Już wiedziałem, że chodzi o Wierzewskiego, jaki ma pseudonim i tak dalej. I on mi napisał maila, w którym był ten pseudonim. Skąd on go znał? Miał kontakt wcześniej z Cęckiewiczem. Także wiecie Państwo, to jest taki temat śliski, bym powiedział. I tutaj są różne interesy, ścierają się różne interesy i jest to taka dziedzina, którą historycy nie chcą się zajmować za bardzo, bo ona się wiąże z problemami, dlatego kto się tym zajmuje, także. W drodze z Miami do Key West, najbardziej na południe wysunięty punkt kontynentalnych Stanów Zjednoczonych. Dom Hemingwaya, Key West. Jesteśmy w sypialni Hemingwaya. So, come on, Dallas, come here, come on. I guess you think it's time to chat, like, come on, hey. Mieszkał tutaj w latach 30. Najbardziej na południe położony punkt kontynentalnych Stanów Zjednoczonych, stąd do Kuby jest tylko 90 mil. W dali Kuba. Wczoraj 15 lutego było spotkanie koło Miami. Dzisiaj jesteśmy na Key West, niedaleko Kuby. Key West Beach. Zachód słońca koło Key West. Most wybudowany między 1908 i 1912 był w użytku do 1982. W drodze z Los Angeles do San Diego, 21 lutego 2015. W drodze z Los Angeles do San Diego, San Clemente. Stare miasto San Diego. Most Coronado. Widok z mostu Coronado na downtown San Diego. San Diego, słynny most Coronado. W dali lotniskowiec Midway. San Diego, widok z Coronado na downtown.
pierwsza misja 1769 w San Diego. Tak wyglądała misja, pierwsza misja w Kalifornii, franciszkanów. Kontakty z Indianami. Już się później dobrze układało. Indiańskich. Plaża w San Diego. Gościa, pana Marka Giszelczyka, doktora, politologa, który przybył tutaj do nas, aby zaprezentować swoją pracę, którą zmieścił w tej właśnie książce, ale praca, która była, jak wspomniał sam pan autor, trudna, żmudna, ale owocna. I dzisiaj chcę właśnie z nami podzielić się tym trudem, to my doceniamy, więc serdecznie witamy w naszej wspólnocie. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz witam się z Państwem. Serdecznie dziękuję za gościnę. Jak już zacząłem mówić na wstępie, właściwie w tej nieoficjalnej części, moja wizyta tutaj w Stanach Zjednoczonych związana jest przede wszystkim z promocją książki Polonijni agenci służby bezpieczeństwa. Dotychczas w spotkaniach brało udział sporo osób, około 1000 osób w Chicago, New Jersey, Nowym Jorku, Waszyngtonie, Clearwater od strony Zatoki Meksykańskiej przy Tampie i w Pompano Beach przy Miami od strony Atlantyku. No i teraz jestem u Państwa tutaj w San Diego. Jutro będzie spotkanie w Los Angeles i jeszcze jedno spotkanie w Chicago w poniedziałek. Prezes Kongresu Kazimierz Łukomski także się nie dał zwerbować, ale są oczywiście takie przykłady, które niestety mogą nas zasmucić, dlatego że mowa jest o ludziach bardzo ważnych dla środowiska polonijnego. Na przykład sam prezes kongresu, nie obecny, tylko poprzedni, Edward Moskal, współpracował z komunistami w ten sposób, o czym tutaj pisze na podstawie szyfrogramów SB do centrali w Warszawie, iż zapewniał komunistów, że na przykład media kongresu, jak Dziennik Związkowy, Radio WPNA, nie będą publikowały niewygodnych dla komunistów treści, na przykład o demonstracjach antykomunistycznych przed konsulatem PRL w Chicago. Co więcej, później się okazało nawet, że Edward Moskal był zarejestrowany jako kontakt informacyjny SB i jest to w hierarchii tych agentów najniższy, bo jest tajny współpracownik, kontakt operacyjny, kontakt informacyjny, ale kontakt informacyjny także może być bardzo szkodliwy, o czym także pisze w przypadku innych ludzi, dziennikarzy. Santa Monica, Kalifornia. Molo Santa Monica. Tesla, samochód całkowicie napędzany energią elektryczną, bardzo drogi. Główny bulwar Santa Monica. Plaża w Santa Monica. Plaża w Santa Monica. Pomiędzy Santa Monica i Venice w Kalifornii. W drodze do Malibu w Kalifornii.
Can I take a picture? Oh, okay. Thank you. Malibu. Między Santa Monica i Malibu. Getty Villa przy Malibu. Trzecia ulica, promenada w Santa Monica. Los Angeles, 22 lutego 2015. Witam Państwa serdecznie, niemniej serdecznie witam naszego gościa, pana doktora Marka Ciesielczyka. Zapewne część z Państwa pamięta nasze spotkanie tutaj z panem Markiem przed 2 laty, 3 lutego 2013 roku, kiedy pan Marek wygłosił swoje prelekcje na temat agentów służb bezpieczeństwa działających w środowisku polonijnym. A czytali państwo na pewno bogatą biografię pana Marka, jego dorobek naukowy, jego pracy, jego publikacje. Dziś pan Marek jest z nami na spotkaniu autorskim jego najnowszej książki, która mówi nam o właśnie działaniu agentury tutaj w środowisku polonijnym w Stanach Zjednoczonych. Pan Marek prowadzi pracę od 7 lat w Instytucie Pamięci Narodowej. Jego najnowsza książka, o której będzie mówił, zawiera prawie 200 stron dokumentów z IPN-u, więc jest poparta faktami. Pan Marek także działa aktywnie w swoim mieście, w Tarnowie. Ostatnio w styczniu, o czym może pan Marek nam powie więcej, miała miejsce rozprawa sądowa w Tarnowie, gdzie unieważniono wyniki wyboru. Nie będę przedłużać. Serdecznie witamy. Zapraszamy panią. Dwa lata temu, jak już było powiedziane, wygościłem tego państwa, zapowiadając zebranie tych wszystkich materiałów, które zgromadziłem w ciągu kilku lat. I tak faktycznie się stało, po 7-8 latach pracy w IPN-ie powstała książka Polonini, agenci służby bezpieczeństwa. Tak jak była już o tym mowa, zawiera 200 stron dokumentów z IPN-u, które dokumentują, które obrazują pracę tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa, kontaktów informacyjnych, kontaktów operacyjnych oraz osób, które formalnie nie były kapusiami komunistycznymi, mówiąc kolokwialnie, ale które wyrządziły także bardzo wiele szkód w środowisku polonijnym. Teraz powiem dwa słowa o wyborach, no bo to jest świeża sprawa. 13 stycznia zostały unieważnione wybory po złożeniu przeze mnie protestu wyborczego.
Otóż Państwo możecie w internecie znaleźć film na ten temat z rozprawy, wpisując unieważnienie wyborów dziesięciu. Tak jak ja zawsze podaję taki ciekawy przykład, jak się w Polsce fałszuje wybory. I mam tu przy sobie kartę, mam jakąś kartkę papieru, no też się to zrobię. Państwu zademonstruję, jak się w Polsce fałszuje wybory. Ponieważ jest kilka osób w komisji, patrzą sobie na ręce, tam różnie może być, więc ryzyko jest stawiania jakichś znaków. Głównie fałszuje się wybory w Polsce poprzez unieważnianie. Na przykład w moim okręgu wyborczym, ja byłem 12 lat radnym w Tarnowie, teraz też startowałem, zabrakło mi 3 głosy. No, prawie w Tarnowie, nawet moi najwięksi wrogowie w to nie wierzą, że mi zabrakło 3 głosy. Tylko, że to było tak zrobione, że mi zabrakło. Ponieważ w tym okręgu 600 głosów było nieważnych, a z informacji od członków komisji wynika, że znaczna część tych nieważnych głosów unieważnionych była dana nam. No więc jak można załatwić kandydata? Unieważniając mu głosy, oddane na niego głosy. Wtedy pozbawia się go tych głosów. No i jakie są powody unieważnienia głosu? Na przykład postawienie dwóch krzyżyków na jednej liście, prawda? Dwa krzyżyki, głos nieważny. No, ale skąd ten drugi krzyżyk wziąć? Dopisanie jest ryzykowe, więc robi się tak, i to wiem, ja nie byłem nigdy w komisji, ale wiem od moich ludzi. Piszecie na przykład na kciuku, robicie taki krzyżyk, długopisem i liczycie głosy, prawda? Liczycie te głosy, no i jest na przykład taki dziesielczyk, o, i robicie tak. Jest krzyżyk. To oczywiście trzeba poprawiać co jakiś czas, a nawet jakby był taki słaby krzyżyk, to też jest głos nieważny. Gdy okręgi są jednomandatowe, wówczas wyborcy wiedzą, jeżeli wyborcy są tak głupi, że wybierają sobie stokłosę, który im funduje kiełbaski i piwo, dobrze, to będą mieli kiełbaski i piwo raz na 4 lata. To jest ich wola, no. Ale są też takie okręgi, gdzie są świadomi tego, czego dokonują. I gdyby 25 lat temu, prawie, niedługo to nie będzie, gdyby dokonano tych zmian właśnie, dzisiaj mielibyśmy zupełnie inne spektrum polityczne. Społeczeństwo, naród polski nie jest suwerenem w swoim kraju. Nie jest po prostu. I te partie, które rządzą, bronią tego systemu. Jak granicy na odrzejny się. Dlatego, że społeczeństwo nie ma prawa się wypowiadać w kilku podstawowych faktach. Między innymi o podatkach nie ma prawa być na referendum. Nie ma, koniec. I o tym, czy referendum w ogóle ma być, decyduje właśnie, jak pan powiedział, sejmokracja. A w Sejmie rządzą egzekutywy i one pilnują jak żelnicy tego systemu właśnie wielomandatowego. Zgadzam się z panem. To dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli nie mówię, ktoś chciałby się zapoznać, to można to zapraszać. Dziękuję bardzo. Mamy nadzieję, że spotkamy się, kiedy ukaże się druga część tej książki. Książka Marka Ciesielczyka Polonijni agenci służby bezpieczeństwa była promowana w lutym 2015 roku na terenie Stanów Zjednoczonych w miastach Chicago, Illinois, Wellington, New Jersey, Nowym Jorku, Waszyngtonie oraz na Florydzie w Clearwater koło Tampy, Pompano Beach koło Miami, a dokładniej mówiąc Fort Lauderdale, a następnie w Kalifornii, w San Diego oraz w Los Angeles i ponownie w Chicago. W ciągu kilkunastu dni przemierzono trasę 12,5 tysiąca kilometrów, to jest prawie 1/3 równika. Książka jest do nabycia na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady, m.in. w księgarni Quo Vadis w Chicago za pośrednictwem internetu.